Czym jest nanotechnologia i jak człowiek inspiruje się naturą? Tu Nina Cielica z kanału 7 minut o nauce. 7 minut, tylko tyle i aż tyle. Wystarczy, by poznać nowinki ze świata nauki, obalić fake newsa czy rozpoznać najnowsze trendy. Nasi prowadzący Igor, Nina oraz Igor udowodnią Wam, jak ciekawy może być świat nauki. Subskrybuj kanał Explory i śledź hashtag 7 minut o nauce w mediach społecznościowych. Wyobraźcie sobie, że powiększacie donata do wielkości Nowej Zelandii, owce do rozmiarów całej naszej planety i w tym momencie patrzycie na piłkę do koszykówki w jej normalnych, niezmienionych rozmiarach. Jak niewielka ona się wydaje być w tej skali? Dosłownie tak mała, jak włos podzielony na 100 tysięcy części. Witajcie w świecie nano. Już teraz wiecie, że nanoobiekty są takie małe, że nic dziwnego, że rozwinięcie nanotechnologii zajęło nam tyle czasu. Ale tak naprawdę pierwsze zastosowanie nanocząstek pojawiło się już w IV wieku. Mowa tutaj o stworzonym przez Rzymian szkle, które zmieniało kolor w zależności od strony, z której było oświetlane. I to wszystko dzięki zawartym w nim nanocząstkom. Ale oczywiście było to bardziej kwestia przypadku niż ściśle przemyślanego procesu. Poważny rozwój nanotechnologii zapoczątkował noblista Richard Feynman, który w swoim wykładzie zasugerował m.in., że możemy zapisać cały tekst Encyklopedii Brytaniki jedynie na główce od szpilki. I tak, naprawdę zostało to zrobione i jest równoważne z tym, że cały ten tekst pomniejszono aż 25 tysięcy razy. Jest to zupełnie nieintuicyjne, bo nie dość, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć skali nano gołym okiem, to jeszcze trudno sobie wyobrazić te rozmiary. I tutaj z pomocą przychodzi nam natura, która kryje w sobie ogrom nanostruktur i nanomechanizmów. Więc może człowiek po prostu się nią zainspirować. Spójrzmy, jak to wygląda. Myślę, że wiele osób widziało rosiczkę, która zamyka się, chwytając w ten sposób owady. Mianowicie rosiczki produkują lepką substancję, do której przyczepiają się insekty. Substancja ta, dzięki zawartej w niej nanowłóknom, jest niesamowicie rozciągliwa. I mówiąc niesamowicie, mam na myśli, że możemy sprawić, że będzie ona aż milion razy dłuższa. Pozwala to na pokrycie całej protezy. Ale oczywiście nie możemy zakładać, że roślinna substancja idealnie nadaje się do wprowadzenia do ludzkiego ciała. Na szczęście naukowcy zweryfikowali tę możliwość i okazuje się, że nanocząstki i nanowłókna zawarte w substancji produkowanej przez rosiczki idealnie nadają się do dołączenia do nich komórek, więc możemy tę substancję modyfikować. Kolejną sprawą jest fakt, że ludzki organizm musi rozpoznać protezę jako część własnego ciała, żeby jej nie odrzucić. I tak się składa, że nanocząstki zawarte w substancji z rosiczki w jakiś sposób miały okazję poznać się z ludzkimi komórkami, bo są właśnie tym elementem, do którego te komórki się bardzo chętnie przyłączają. Wszystkie te właściwości byłyby też przydatne do produkcji bandaży. Takie bandaże nie tylko zakrywałyby ranę, ale także mobilizowały komórki do jej leczenia. Więc teraz już się nie zdziwicie, kiedy zobaczycie bandaże z rosiczki. Czy są tu jacyś fani Spidermana? A nawet jeśli nie, to nie uwierzę, że nikt nigdy nie marzył o chodzeniu po ścianach czy sufitach. I nie jest to wyzwaniem dla gekonów. Ale spokojnie, nie jest to zasługą kolejnej lepkiej substancji. Tym razem chodzi o nanowłoski, które znajdują się na łapkach gekonów. Ale w zasadzie jak włosy mogą pomóc w tej wspinaczce? Okazuje się, że zwiększają one powierzchnię, którą gekon dotyka, na przykład ściany. Bo tak naprawdę w nanoskali żadne obiekty nie są idealnie gładkie. I to stwarza siłę pozwalającą na przyleganie. Możecie to też sprawdzić, porównując, która strona szczoteczki do zębów bardziej przylega do stołu przy przesuwaniu. Ta gładka czy ta pokryta włosami? A jak duża jest ta siła w przypadku gekona? Zakładając, że wszystkie nanowłoski dotykają powierzchni, gekon nadal mógłby wspinać się po ścianach czy sufitach, gdyby ważył aż 40 kg. Nic więc dziwnego, że odtworzenie tych struktur jest bardzo kuszące, bo zbliżylibyśmy się do możliwości chodzenia po ścianach. A tak naprawdę naukowcom już udało się to zrobić. Niestety pozwala to tylko na stworzenie rękawiczki, umożliwiającej zawieszenie na szkle obiektu o masie nieco większej niż 100 gram. Więc jeśli ktoś liczył, że jego marzenia o zostaniu Spidermanem spełnią się już dzisiaj,
będzie musiał jeszcze chwilę poczekać. Może zwróciliście uwagę, choć mam nadzieję, że raczej na zdjęciach niż na żywo, że do skóry rekina nie przylegają na przykład rośliny czy algi. Pewnie już nikt się nie zdziwi, kiedy powiem, że jest to zasługa nanostruktur. Powodują one, że skóra rekina nie jest idealnie gładka. A właśnie algi czy bakterie nie chcą sobie utrudniać życia i wybiorą bardziej jednolitą powierzchnię. A jak człowiek może wykorzystać te właściwości? Pozwala to na tworzenie powierzchni statków podwodnych czy rurociągów, na których nie gromadzą się kolonie bakterii czy alg. Obecnie ten sam efekt uzyskuje się przy pomocy toksycznych chemikaliów, więc w tym przypadku nanotechnologia pozwoliłaby także na uratowanie środowiska. Jak widać, człowiek często inspiruje się naturą. Czasami jest to bardziej zauważalne, jak samolot i ptak, a czasami mniej, tak jak wspomniane dzisiaj nanocząstki. Rozglądając się dookoła, możemy dostrzec piękno wielu organizmów, więc z pewnością możemy też liczyć na kolejne ciekawe zastosowania. Więc miejcie oczy szeroko otwarte, bo choć już wiecie, że nanocząstki nie zobaczymy gołym okiem, efekty jej działania z pewnością już tak. Jeśli podobał Ci się ten film, kliknij ikonę subskrybuj, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Nie tylko tymi o skali nano. Do zobaczenia na kanale Explory.